Na hali sportowej w Kościelcu odbył się grudniowy gminny halowy turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Kościelec. Do turnieju przystąpiło 8 drużyn juniorów i 9 zespołów seniorów. Pierwszego dnia swoje mecze rozegrali juniorzy. Po fazie grupowej do półfinału dostały się drużyny z Tur, Kościelca, Gozdowa i Trzęśniewa Małego. W pierwszym półfinałowym meczu zmierzyły się ekipy z Tur i Kościelca. To spotkanie zakończyło się remisem 1-1 i sędzia podyktował serię rzutów karnych. Popatrzmy, jak zawodnicy wykonywali karniaki. Ostatecznie wynikiem 2-1 wygrali zawodnicy z Kościelca. W drugim półfinałowym meczu starli się zawodnicy z Gozdowa i Trzęśniewa Małego. Lepsi okazali się gozdowianie. Wynikiem 5-0 wygrali mecz. W meczu o trzecie miejsce zagrały drużyny z Tur i Trzęśniewa Małego. Z imponującym wynikiem 7-0 wygrały Tury. O złoto walczyli Kościelec z Gozdowem. Mecz zakończył się wynikiem 2-4 dla Gozdowa. Drugiego dnia do rozgrywek stanęli seniorzy. Po meczach fazy grupowej do półfinału zakwalifikowały się drużyny z Ruszkowa I, Straszkowa, Dobrowa i Trzęśniewa Małego. Pierwszy mecz w tej fazie rozegrały drużyny z Ruszkowa I i Straszkowa. Wynikiem 6-2 mecz wygrał Ruszków I. W drugim półfinałowym meczu zmierzyli się zawodnicy z Dobrowa i Trzęśniewa Małego. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-5 dla Trzęśniewa Małego. O trzecie miejsce walczyły drużyny ze Straszkowa i Dobrowa. Wynikiem 1-6 brąz wywalczył Dobrów. Finałowy mecz o Puchar rozegrały drużyny z Ruszkowa I i Trzęśniewa. Bezapelacyjnie lepszą okazała się ekipa z Ruszkowa I, która wynikiem 6-1 pokonała Dobrów. Dokonamy teraz podsumowania zakończenia. A ja, szanowni państwo, mam przyjemność gościć i jednocześnie powitać wiceprezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, pana Grzegorza Pietrzaka. Witamy go bardzo, bardzo serdecznie. Stąd też to podsumowanie będzie wyjątkowe ze względu na osobę pana wiceprezesa. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tego turnieju. Moim pracownikom, pani Karolinie Klimańskiej, pani Agnieszce Spławskiej, no i oczywiście panu Arkowi Baryła. Dziękuję im bardzo serdecznie, dziękuję także opiece medycznej, wszystkim sędziom, no i przede wszystkim piłkarzom, opiekunom, za to, że wzięliście udział, a tych drużyn naprawdę było sporo w tym roku. Pragnę was też poinformować, że prawdopodobnie już przy następnym halowym turnieju piłki nożnej spotkamy się w nowej sali. To co to znaczy w nowej? Będą tutaj remonty przeprowadzane, tylko ściany nie będą przebudowywane, a tak wszystko będzie nowe. Parkiet, ściany, wygłuszenie jakieś też będzie, bo w tej chwili nie ma dobrego wygłuszenia. Będzie zmiana dachu, pokrycia dachowego, termomodernizacja będzie, a więc mam nadzieję, że warunki tutaj się poprawią i wszyscy będziemy z tego zadowoleni. Pieniądze już na to są, kwestia tylko przygotowania projektu,
i ogłoszenia przetargu i wykonania po prostu. Ostateczne wyniki turnieju ukształtowały się następująco. Wśród juniorów na trzecim miejscu znalazła się drużyna z Tur. Na drugim miejscu uplasowali się zawodnicy z Kościelca, a pierwsze miejsce zajął zespół z Gozdowa. Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Przemysław Wróblewski, a najlepszym bramkarzem został Wojciech Stolarek. Natomiast u seniorów klasyfikacja końcowa wyglądała tak. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Dobrowa, na drugim miejscu uplasowali się zawodnicy z Trzęśniewa Małego, a Puchar Wójta wywalczyli piłkarze z Ruszkowa Pierwszego. Najlepszym strzelcem został Paweł Dzierzgwa, a najlepiej swojej bramki bronił Bartosz Stolarek. Pozostałe drużyny odebrały dyplomy za uczestnictwo i drobne nagrody.